Hej, witam was, tutaj Dominik. Dzisiaj coś, co lubicie, czyli znów kolejny pojedynek płynów. Ostatnio pisaliście, że cały czas płyny Tenzi wychodzą dobrze na tle innych. No to tutaj na pewno jeden wyjdzie gorzej. Mamy Tenzi Top Effect Moss i Tenzi APC Out. W ogóle to jest, słuchajcie, odpowiedź na ten komentarz na Facebooku. Widzicie go w tym momencie. To nie jest zbyt miły. Natomiast za wszystkie inne komentarze, zwłaszcza na YouTubie, mega wam dziękuję, ponieważ tutaj ten test wykonamy już zupełnie inaczej niż ostatnio. Czyli mieszamy pół na pół z wodą i tu też mieszamy pół na pół z wodą. Głupio, że ktoś zarzuca nieuczciwość, zwłaszcza w takiej, powiedzmy, zabawie w YouTube'a. No ale okej, niech będzie. Zaczynamy sobie od płynu APC. Bez cięcia żadnego, żeby nie było wątpliwości, czy aby na pewno tak schodzi. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał się do tego jakoś tam, wiecie, przyczepić, to i tak znajdzie powód. Dajemy mniej więcej do połowy. Mam na myśli pół na pół. Coś w ten deseń. Tutaj za chwilę zlejemy sobie ten płyn i nanosimy. Czekajcie. O, właśnie. Jak już tak wspominałem wam o komentarzach właśnie na YouTubie, to był też jeden taki, żeby umyć jedną część samą wodą, żeby zobaczyć, czy aby na pewno te płyny działają fajnie. Za chwilę to sobie tutaj umyjemy. Dodatkowo to pole, gdzie będzie słabszy efekt, żeby zobaczyć, czy ten lepszy płyn doczyści to poprzednie. To też spoko. I to też dzięki wam. Więc dziękuję. Okej, no i jedziemy. Zlewamy w to miejsce. Ten z jego już gdzieś tam używałem, natomiast no to tutaj musicie uwierzyć na słowo, że to jest MOS. No, gdzieś tyle. No i woda. Powiedzmy coś takiego. No i nanosimy. Też chyba były wątpliwości, czy aby na pewno czekam odpowiednią ilość czasu. Tam jest napisane 10-15 minut, no to ja tak mniej więcej tego się trzymam. Tutaj mamy fajnie, ponieważ mamy dosyć duże zachmurzenie, nie mamy słońca, więc faktycznie możemy poczekać nieco dłużej. No i go. Wypsykamy może. Żeby nie było wątpliwości, że tam jeszcze jest coś z płynu APC. I też, żeby nie było wątpliwości, czekamy, jest 11.19, powiedzmy 11.20, 11.35, przychodzimy tutaj, no i myjemy. Ok, patrzymy na godzinkę. 11.35, o, moje zdjęcie z żoną. To najwyżej wytnę, albo, no nie, no nie będę mógł wyciąć, bo nie będzie godziny. Taśmy delikatnie odlazły. I wiecie co, zobaczymy sobie na początku bez żadnego ciśnienia, czy coś nam w ogóle tak zejdzie, ale myślę, że nie. Na początku tutaj wydaje się, że jest to samo. O, tak bez ciśnienia. Coś się myje. Patrzcie, coś tam się domywa. Ten APC. Widzicie? Delikatnie. No nie będę tego całego mył, bo szkoda czasu, nie? Ale... ale zobaczcie, coś się domywa bez ciśnienia. A tutaj? Też się coś domywa. Ej, no to jestem mega ciekawy. Nie wiem, czy nie zasłaniam. Zrzucamy ciśnienie. Patrzymy, ile mamy aktualnie. Sto z małym kawałkiem. Wciąż za dużo. Malutkie ciśnienie. No i jazda.
dla pełnego efektu jedziemy jeszcze samą wodą. To samo ciśnienie, tak jak widzieliście, maszyna nie wyłączona. Jedziemy pionowo, żeby nie było. Myślę, że tutaj można zakończyć. Fajnie ta elewacja się domyła. Malutkie ciśnienie, kamyczki dalej w takim stanie jak były. Tutaj mamy odcinkę z taśmy. Ten Zimos też nieźle. I dalej sama woda. Efekt ocencie sami. Ja wołam właściciela. No i co? Czymś na pewno umyjemy tą elewację. I zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Aha, ta osoba na górze niech się zgłosi do mnie, a dostanie kubek, ponieważ to ona podsunęła pomysł na ten odcinek. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Jeszcze telefon do tego. Ej, czekajcie, jeszcze nie koniec, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Ktoś pytał, czy ja jestem lepszym płynem w stanie domyć słabszy. I to jeszcze musimy przetestować. Nie koniec odcinka. Więc błogosławieni ci, którzy wyczekali do samego końca. Jezu, zapomniałem, to nie było celowe. Pompujemy. I go. Jest ok. No i pyk. Czekamy chwilkę i za chwilę sobie to umyjemy. Ok, jedziemy. Ta sama dysza, to samo ciśnienie, ten sam płyn, ten sam Dominik. Jedziemy. No i zobaczcie, wszędzie powinno być już tak samo.